Z Ewangelii według świętego Mateusza. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Milczenie Pana Boga. Bardzo, bardzo niezwykła i ciekawa tajemnica. Kiedy czytam dzisiejszy fragment Ewangelii, przypomina mi się, że Bóg milczał na spotkaniu z jawną grzesznicą, przywleczoną przez zgraję oskarżycieli przed Jego oblicze. Milczenie Boga wcale nie musi być przekleństwem. Jeśli Bóg milczy, to wcale nie znaczy, że się od Ciebie odwrócił, że Cię nie kocha, że Cię porzucił. Czasami, gdy Bóg milczy, to może znaczyć, że czyni w Twoim życiu największe cuda, że Cię uzdrawia. Do zobaczenia jutro.